Hołd bohaterom sprzed 100 lat można oddać na wiele sposobów. Oto dowody. Wielkopolscy leśnicy przygotowali specjalny komiks, a w Swarzędzu stanął bożonarodzeniowy, ale równocześnie i patriotyczny żłobek. Krystian Kaliszak. Miłosławska bagatelka, leśna twierdza polskości. To w tym miejscu mieszkali i pracowali leśnicy, walczący o wolną Polskę i Wielkopolskę. Jednym z nich był Władysław Wiewiórowski, bohater powstańczego komiksu Wolność w sercu lasu. To opowieść o nadleśniczym Wiewiórowskim, który poprowadził oddziały powstańców miłosławsko-wrześnieńskich i dzięki temu stawił bardzo znaczący opór. Komiks powstał z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Jego twórcą był m.in. Andrzej Antowski, leśniczy, od lat związany z bagatelką. Las i leśnicy zawsze byli ostoją patriotyzmu, zawsze stawiali się na wezwanie ojczyzny, płacąc często najwyższą cenę. To umiłowanie ojczyzny i lasów jest wpisane w nasz zawód.